Koronawirus – tematem spotkania dyrektorów kieleckich szkół ze świętokrzyskim kuratorem oświaty. Kazimierz Mądzik przybliżył zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dla placówek w związku z pojawieniem się zachorowań w niektórych krajach europejskich. Musi być przygotowani szczególnie te instytucje, w których są duże zbiorowiska ludzi. Zalecenia resortu oświaty to częste mycie rąk, pogadanki z uczniami o zasadach higieny, a także apel o nieprzychodzenie do szkoły przeziębionych dzieci i pracowników. Natomiast osoby, które wróciły z terenów, gdzie występuje koronawirus i mają objawy grypopodobne, powinny bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Resort oświaty zaleca również, aby rezygnować z wyjazdów zagranicznych. Będziemy apelować nawet dzisiaj do dyrektorów szkół, żeby zarówno ograniczyć wyjazdy, jak i również przyjmowanie gości z zagranicy, bo wiemy, że dzisiaj pokazały się nowe ośrodki, nowe państwa, w których jest wirus, więc lepiej nie wyjeżdżać, przełożyć te wyjazdy na później, kiedy sytuacja wróci do normy. Obecny na spotkaniu Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc, zapewnił, że miejskie placówki są przygotowane na ewentualne zagrożenia. Na razie nie ma powodów do niepokoju i trzeba przede wszystkim pamiętać o profilaktyce, podkreślił wiceprezydent. Będziemy prosić dyrektorów o przede wszystkim zapewnienie możliwości utrzymania higieny przez dzieci, apelowanie do tych dzieci o częste mycie rąk, o to, aby w szkołach nie brakło mydła, środków dezynfekujących, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się tego wirusa. Zalecenia Ministerstwa Edukacji już są wdrażane w kieleckich placówkach, zapewniają dyrektorzy. Nauczyciele przypominają o higienie, obserwują stan zdrowia dzieci i zachęcają do tego rodziców. My również w placówce mamy te momenty, gdy widzimy jakieś niepokojące objawy, od razu reagujemy, badamy dzieciom temperaturkę. Zwracamy uwagę na to, że podczas spacerów, gdy dzieci kaszlą, czy troszeczkę jakiegoś kataru widać, od razu dzwonimy, interweniujemy i prosimy rodziców, żeby po prostu udali się do lekarza z dzieckiem na obserwację. Zarówno kurator, jak i władze Kielc zapewniają, że szkoły mają wypracowane schematy postępowania w przypadku, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie koronawirusem. Wtedy może dojść do zamknięcia placówki. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem z Chin.